Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym filmem. Tak jak zapowiadałam w poprzednim filmie, będziemy otwierać w lutym kalendarz adwentowy z H&M-u. Tak, kalendarz adwentowy dorwałam w H&M-ie stacjonarnie. Był on przeceniony z 129,99 na 30 zł. Więc zobaczmy, co można było kupić w sezonie za 129 zł. Sprawdźmy to! Jesteśmy już przy jedynce, nie ma to jak otwierać kalendarz adwentowy w lutym. Tutaj mamy jedynkę. I tak jak się spodziewałam, mamy tutaj błyszczyk. Już nie podoba mi się to, że ciężko się otwiera ten kalendarz. Mamy taki mikrobłyszczyk. Jest on z drobinami, taki w starym stylu. Standardowy aplikator. Nie daje on za zbyt koloru żadnego, tylko się błyszczy. Ładnie pachnie. Tak, cukierkowo. Jedziemy dalej, już zapomniałam jak to się robi. Tutaj mamy dwójkę. Czy tu też będzie błyszczyk? Tutaj mamy szminkę. Jest to pomadka, szminka w czerwonym kolorze. Mini, taka trochę wydaje się rozklekotana, jak nią macham. Tak. Chociaż na kamerze wygląda jak malinowa, ale to jest czerwony. Powiem, że bardzo przyjemny, masełkowy. Nie jest źle. Lecimy do czwóreczki. Czwórkę mamy tutaj. Sweet Orange. Balsam do ust. No tak, jeszcze tego mi brakowało w moich zestawach. No ale przechodząc obok tego za 30 zł nie mogłam się powstrzymać. Jest on zalakowany. Bez żadnego specjalnego aplikatora. Nie będę otwierać, ponieważ może pójdzie on do jakiegoś rozdania kolejnego. Jedziemy dalej. Boże, ja już na samym początku. Zamiast trójki otworzyłam czwórkę. No dobra. Wróćmy jeszcze do trójeczki. Jest tutaj. Już się zaczyna. Zamiast trójki otworzyłam czwórkę. Nie wiem, o czym ja myślałam. W trójce mamy cień. Już od razu sobie przyszykuję piątkę. Mamy cień. Ładny. Ładny cień. Brokatowy. Teraz sprawdźmy, czy da się go nałożyć. To raczej taki sam brokat. Bardzo sypki. I tak jak widać, niezbyt ładnie się nakłada. No nie. Myślę, że można go wyciągnąć z tego opakowania i można do jakiejś paletki dać, ale nie jest to cień, który by mnie zachwycił. Posiadam lepszy. Więc jedziemy do piąteczki. I w piątce coś dużego. I w piątce mamy taki produkt. Jest on blush stick, czyli róż. Jest on w takim brzoskwinkowym kolorze. Ładny. Dosyć taki naturalny. Spróbujmy go sobie nałożyć tutaj. Bardzo delikatny. Bardzo delikatny, fajny. Myślę, że spoko jest ten róż. To lecimy do szóstki. Tak, kolejna brokatowa pomadka. Chyba, że to jest jakiś... A nie, to jest eyeliner taki brokatowy. Jest to liner srebrny, którego w ogóle nie można nałożyć. Boże, przy tym to by się trzeba było namachać. Spójrzcie tylko. Żeby tu zrobić kreskę, to ja nie wiem. Trzeba się namachać. Takie maleństwo. Jestem na nie, jeśli chodzi o ten produkt. To była szóstka, szukamy siódemki. Siódemkę mam tutaj. W siódemce pomadka. W kolorze nude. Czy mamy tutaj jakąś nazwę koloru? Raczej nie. Mini pomadeczka. Ładny kolor. Zobaczymy, czy... Tak, fajna. Fajna, błyszcząca. Mała na parę razy. Nie ma to jak otwierać kalendarz w lutym, nie? Ósemeczka. W ósemeczce mamy kolejny cień. W ósemeczce kolejny brokatowy cień. Zobaczmy co tym razem. O, w ogóle nie ma koloru. Słaby. Słabe. Mniej brokatowy od poprzedniego. I mniej się rozwala, ale słabe. Jestem na nie. Jedziemy dalej. Dziewiątka. W dziewiątce kolejna pomadka. Ale spójrzcie tylko jaka. Przezroczysta. Fajna. Fajny produkt. I daje taki, taki jak balsamik. Lekki połysk. Ale fajnie wygląda. Naprawdę. Spoko. Już nie trafiłam. Już ją uszczerbiłam. No cóż. Tak to jest. To była dziewiątka. Lecimy do dziesiątki. Jest dziesiątka. A w dziesiątce mamy, czy to będzie pomadka, czy kolejny liner. Już się przekonamy. Jest to kolejna pomadeczka. Taki błyszczyk. No w takim perłowym kolorze, błyszczącym. Jakoś nie jestem fanką takich kolorów, ale okej. Okay. To była dziesiątka, teraz wyżej mamy jedenastkę. Pewnie będzie to cień. Zgadłam. Ładny,
Ładny kolor, naprawdę. Żeby tak było na ręce. Oj, sypie się, już widzę. A delikatnie tutaj dotykam. Tu jeszcze mam miejsce. No taki, powiem wam, średni. Mocno średni. 10 wyrwam. 11 to była 11, teraz 12 mamy tutaj. W 12 kolejna pomadka. Tym razem taka fioletowała. Taki bordo brązowo-fioletowy. Nie, nie podoba mi się, to nie jest mój kolor. Ale wszystkie te pomadki są takie kremowe dosyć. To była 12, lecimy do 13. Kolejny cień, tym razem taki fajny, taki bardzo ładny. Oj, ale to jest taki sam brokacik, widzicie? Nie wiem, to na sucho nie trzyma się w ogóle. Trzeba by było na jakiś klej, więc tak średnio bardzo. Przejdźmy do 14. Spoko się otwiera, nie potrzebuję żadnych narzędzi do tego. W 14 mamy kolejny taki liner mini. No ciężko się nakłada te brokatowe linery, wam powiem. Ale ładny kolor. Lecimy do 15. A tak, a cień. Ale ładny, matowy. Zobaczymy, czy będzie się... czy będzie się ładnie przenosił. Ładny, spoko. Tylko trochę dużo trzeba go nałożyć chyba, żeby był taki wyrazisty kolor. No, spoko. Może być. Lecimy do 16. Tutaj obok. 16, kolejna pomadka w takim bardziej różowym, nudziakowym kolorze. Chociaż nawet taki brąz to wygląda. Nie mój kolor. Przejdźmy do 17. Jestem cała pomazana. Znowu mamy jakiś stick. W 17 mamy kolejny stick. Już sprawdzę, co to jest. Jest to highlighter, czyli rozświetlacz. Już go troszkę wykręcam. Wygląda on w ten sposób. Słyszycie wiercenie, to moi sąsiedzi ciągle robią jakieś remonty. Tutaj go nałożę. O Jezus, bardzo kremowy. Bardzo kremowy i wcale go prawie nie widać. Nie, nie jest ładny. Nie ma co pokazywać. Nieładny, bardzo miękki, taki biały. Idziemy do 18, może coś lepszego nas tu spotka. 18, kolejny lip balm, tym razem jabłuszko. Szukam 19, widzę ją tu. Kolejny błyszczyk, pomadka. Tym razem bardziej takim fuksjowym, bym powiedziała, kolorze. No ładna, ale czy ja jej użyję kiedykolwiek? Nie wiem. Jedziemy do 20. Kolejna pomadka, tym razem w barbiowym, różowym kolorze. No takie Barbie to ja nie wiem, dla kogo. To była 20. Lećmy do 21. 21 oczywiście cienik. Srebrny. Ładny. Tylko czy ładnie będzie się przenosił? To jest bardziej taka... No, nawet spoko. Może być. Pod spodem mamy 22. 22. Kolejna pomadka. Kolejna różowa. Tym razem troszkę mniej barbiowa. Chociaż zobaczymy, jak to będzie wyglądać na swatchu. Nie mam miejsca, a nie wzięłam chusteczek. No, taka bardziej też pod tą fuksję podchodzi. Też nie mój kolor. Może mamie oddam. Mama lubi takie. 23. Znowu będzie pomadka. Czerwona. Standardowo czerwień. Gdzieś tu wcisnę, może obok tej czerwonej. No git, może być. I ostatni numer, 24, bo nie widzę, żebyśmy mieli 25 okienek. 24, największy. Co obstawiacie? Ja obstawiam cień. I zgadłam. Mam wrażenie, że już przed chwilą był taki podobny. Przecież ten jest bardziej w brąz. Oczywiście straż pożarna jedzie, karetka, wszystko naraz, jak ja nagrywam. Wygląda on w ten sposób. I są to dosyć duże drobiny, więc raczej się nie przeniesie na rękę. Spójrzcie, dosyć duże drobiny. O, wygląda to tak. I raczej to tutaj będzie tak o, słabo wyglądać. No niestety, współczuję tym, co kupili ten kalendarz. Przejdźmy do podsumowania. A więc wygląda nasz zestaw w ten sposób. Otrzymaliśmy tutaj 5 pomadek, 6 błyszczyków, 2 balsamy, 2 linery, 7 cieni, rozświetlacz i róż. Więc tak, w 7 cieniach mamy jeden cień, który jest matowy. 3 cienie, które są błyszczące i 3 totalne brokaty, które nawet się nie przenoszą bez kleju.
Linery ciężko wydobyć z opakowania. Rozświetlacz jest biały i bardzo miękki. Róż jest spoko. Niektóre z pomadek zwykłych są spoko w kolorze. Wszystkie mają bardzo fajną formułę. Jeśli chodzi o błyszczyki, dwa mamy perłowe, za którymi nie przepadam. Dwa mamy w ciemnym fuksja i czerwień, ciemne kolory. I mamy dwa nudziaki, które są bardzo zbliżone kolorem do siebie, jak widać tutaj. Jeden jest troszkę ciemniejszy, jeden jest jaśniejszy, ale to jest mikrominimalna różnica. Z tego, co zauważyłam na dłoni, ten jaśniejszy jest błyszczykiem, ten ciemniejszy jest zastygającą pomadką. Jeśli chodzi o ten fuksję, to też jest zastygający. Czerwień jest płynna i brzydko się rozlewa, więc jeśli chodzi o jakość tych pomadek, to mam co do nich wątpliwości. Tych balsamików nie otwierałam, bo nie ma na to większej potrzeby na ten moment. A jeśli chodzi o moją opinię, to ja się cieszę, że ja kupiłam to za 30 zł, bo za 30 zł myślę, że tyle jest ten zestaw wart. Nie jest on wart 129,99. W życiu każdy, kto go kupił, na pewno przepłacił i na pewno był bardzo, bardzo zły. Hem, macie czas. Na następny rok postarajcie się bardziej. Nie wrzucajcie samych pomadek, bo po kij komu tyle pomadek i balsamów i różnych cudów. Wrzucajcie fajne cienie, może więcej matów, może jakiś dla odmiany bronzer. Naprawdę jest dużo tych produktów, które można wrzucić. Ja wiem, że H&M nie jest marką, która specjalizuje się w kosmetykach, ale macie je w swojej ofercie, więc moglibyście na przykład wrzucić chociaż maseczkę czy coś takiego. No, ja nie byłabym zadowolona z tego kalendarza za tyle pieniędzy, ale za 30 zł przeboleję. Chociaż na moim kanale były lepsze kalendarze. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i o moim Instagramie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!